Bez poślizgu organizacyjnego, za to z właściwym poślizgiem na tafli lodowiska miejskiego Łazienki, odbyła się nocna jazda z atrakcjami. Z okazji skorzystało kilkudziesięciu wrześniaków. Organizatorzy przygotowali dla nich tor przeszkód, na którym każdy mógł spróbować się w slalomie. I mocne schylenie. Okej, proszę. Pokonanie umieszczonej na końcu poprzeczki nie sprawiało uczestnikom większych problemów. Naszego slalomu. Tor najpierw należało pokonywać przodem, a następnie tyłem. Nagrodami były batony. Do dyspozycji była także gorąca herbata. Prowadzący imprezę Zbigniew Ogrodowicz, który sam założył łyżwy, obchodził owej nocy swoje 57. urodziny. Z tej okazji obsługa obiektu odśpiewała mu gromkie 100 lat. Niech żyje nam, wzoru sześciu pomyślności, niechaj żyje nam. Naprawdę czuję się bardzo wzruszony, dziękuję bardzo. I gdyby było bardziej miękko, to na pewno bym padł z wrażenia. Także dziękuję bardzo, a w nagrodę po batoniku! Zapytaliśmy go, czy nocna jazda miała inne cele, poza stworzeniem atrakcji dla mieszkańców. Celem było zorganizowanie czasu wolnego dzieciakom, młodzieży, ponieważ z tego, co obserwujemy, w weekendy życie nocne naszej młodzieży rozpoczyna się po 22:00. Chcieliśmy nadążyć, chcieliśmy być trendy i stąd taki pomysł. Chciałbym również zapowiedzieć jeszcze jedną atrakcję już na przyszły sezon, mając na uwadze fakt, że mamy we wrześniu śnieg, w tym roku ten śnieg już leży prawie 2 miesiące. Planujemy zorganizowanie wypożyczalni nart biegowych przy naszej wypożyczalni Łyżew. We wrześniu funkcjonuje już grupa biegaczy narciarskich. W tej chwili biegamy po tafli Jeziora Wrzesińskiego. Chciałbym zaprosić wszystkich, zaproponować i naprawdę polecić ten sport. Coś wspaniałego, szczególnie bardzo dobrze robi na kondycję ruchową, na wszelkie inne dolegliwości i dlatego noszę się z zamiarem zakupu choć kilkunastu par nart biegowych w przyszłym roku, tak żeby każdy mógł z bliska obejrzeć, dotknąć, zanim uda się do sklepu i wyda pieniądze na zakup sprzętu. A jeśli nam się uda w przyszłym roku wejść na teren przy mleczarni, przygotujemy tam również trasę biegową i tylko będziemy czekali wtedy na śnieg i atrakcji będzie jeszcze więcej. Z czasem myślę, że będzie można ją oświetlić i również po ciemku w nocy również ćwiczyć krok łyżwowy na nartach we wrześniu. Czy wrześnianom odpowiada taka nocna, zimowa oferta? Jazda przynosi dużo atrakcji. Tutaj świeże powietrze, ruch nam odpowiada. Przede wszystkim jesteście tutaj Państwo, żeby się poruszać, żeby aktywnie spędzić czas. Właśnie o to chodzi. To jest aktywność ruchowa, tego nam brakuje na co dzień. Tu z synami wyszedłem, żeby tutaj trochę się poruszać, mimo tej późnej godziny. Możemy potwierdzić, że nocna jazda przynosi nie jedną atrakcję. Ale sami się o to prosiliśmy.